wpadliśmy na pomysł, że dlaczego nie nakręcić filmu dokumentalnego dotyczącego okresu okupacji w Mielcu, w okolicy. Żeby nakręcić taki film, powiem szczerze, musieliśmy się przygotowywać kilka miesięcy. Najważniejsze było to, aby uzyskać kontakt z ludźmi, którzy mogli nam jeszcze opowiedzieć o tych trudnych latach. Udało nam się, bardzo serdecznie tym osobom dziękujemy. Spośród głównych aktorów filmu, jeżeli tak mogę powiedzieć, mamy tutaj na sali jednego z nich, pana Stanisława Kurdziela. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Niezmiernie nas cieszy to, że zaszczycił nas pan swoją obecnością. Całego społeczeństwa. To odzyskanie niepodległości, ten wielki fakt był w świadomości ludzkiej. Na których zbierała się cała okoliczna ludność, przyjeżdżała, zajmowała całe wszystkie rynki i miejsce postoju. Żadnego zakładu, żadnej pracy, rolnictwo, ubogie rolnictwo. Korsu spacerowy. Obowiązkowo po mszy z kościoła w dobrym tonie, czy nawet w obowiązku, należało przespacerować się przez ulicę Kościuszki do rynku, z rynku w prawo przez Piłsudskiego pod pomnik wolności, no i później zależy gdzie kto mieszka. Egzotyczne likiery Baczewskiego ze Lwowa. Łojczyk jako jeden z nielicznych miał własne materiały marketingowe, tak jakbyśmy dzisiaj nazwali, tak, czyli serwetki, papier do zawijania z logo Łojczyka, torebki papierowe Łojczyka. Nadzieje wielkie i tych nadziei nie chciano tracić nigdy. Przeżyć, niestety przeżyć. Kilkunastu tych chłopów do wojska dostało wezwanie. Mój ojciec został mundurowany, wyłany w każdym razie, na koniu jeździł. No i przejeżdżając tu blisko Mielca, przy jego wstąpił do domu. Na odwiedziny jeszcze z karabinem, pokazał nam karabin i tak dalej. Koń dostał po krótku troszkę obroku, siana. Jak założyliśmy ten szpital, to nie było ani opatrunków, ani nic. Chodziliśmy po ludziach, ludzie dawali. Kto miał jakieś materiały opatrunkowe, nawet prześcieradła. I z tego robiło się opatrunki, opatrunki. Halo, halo, czy nas słyszycie? Zapraszam, ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Mnie tam ustawili znowu jako dolmetscher. Ten majster mówił na tylko po niemiecku. I ja tłumaczyłam między majsterem a tymi Polkami. Jak mnie to mają? Bo oni jego nie rozumieli. I to był polski stół, był Żydzi Polki. 13 września to był wtedy rewersz Haszana, czyli Wigilia Żydowskiego Nowego Roku, czyli o zmierzchu już się zaczynał Nowy Rok. Niemcy przyjechali mniej więcej w południe. Oblali benzyną i podpalili. Ojciec, jak zobaczył, że pożar jest,
poprosił ordynansa, żeby sprowadził któregoś z oficerów. No i mówi, jak to możecie palić tutaj i trzeba zorganizować jakąś straż pożarną, która uchroni oddzielne budynki. Ten oficer powiedział, nasi ludzie umią palić i żadnemu budynkowi aryjskiemu nic się nie stanie, to panu zaręczam. Widzimy, tak pali się tam w tym mieście. Krzyk, hałas, gwałt. Dochodzimy do przywozu, a z kępy wychodzi parę Niemców i hal do nas. Aż jeszcze do prasy wtedy. Część młodych zdolnych do pracy trafiła do Krzysztofa, zostali wywiezieni ciężarówkami. Druga część, około 300 innych młodych Żydów, trafiła do tworzonego właśnie obozu pracy na terenie zakładu Frankla, a reszta została przegnana przez Mickiewicza, Sienkiewicza na lotnisko. Tam zostali zamknięci w hangarach bez dostawy żywności, nawet nie pozwolono, zostali zacześnięci, nawet nie pozwolono pierwszej nocy zaczerpnąć wody. Refleksjami, uwagami, może zrecenzować, może wytknąć błędy. Bardzo proszę. Powiem szczerze, że bardzo liczymy na to, na zabranie głosu. To jest pewnie niejednemu z Państwa znana hrabina Konstancja Oborska. Udało nam się wskutek działań z ostatnich kilku tygodni wyszukać praktycznie identyczny strój, który hrabina Konstancja ma na sobie właśnie na tym zdjęciu. Oczywiście jestem pewien, że nie jest to ten strój, który Państwo tutaj widzicie. Niemniej jest on bardzo, bardzo podobny, a wręcz identyczny. Mamy możliwość zakupu go do naszych zbiorów. W najbliższym czasie, mam nadzieję, że na samym początku marca, ogłosimy na naszym Facebooku, na stronie internetowej, w różnych mediach zbiórkę na ten cel. Apelujemy, prosimy o wsparcie tej inicjatywy. Chcemy, aby taki piękny przedmiot, jeżeli tak mogę powiedzieć, zagościł w naszych zbiorach. A proszę pamiętać, że dzięki temu będziemy mogli zaprezentować jeszcze lepsze wystawy, jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej okazałe, a to wszystko dla Państwa. Szczerze, nie przewidzieliśmy tego, że ostatnia projekcja filmu, będąca w zasadzie finisarzem wystawy II wojna światowa w Mielcu Okolicy, spotka się z tak licznym przybyciem oglądających, chętnych do oglądnięcia filmu, co nas niezwykle cieszy. No, być może w późniejszym czasie pomyślimy, jak na przyszłość takie sytuacje rozwiązać. Film towarzyszył wystawie, jak wspomniałem. Wystawa dzisiaj się skończyła, dokładnie o godzinie 16. Przygotowywaliśmy ten film dość długo, parę ładnych miesięcy, ale powiem szczerze, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie działania, które rozpoczęliśmy mniej więcej rok temu, mianowicie tworzenie bazy historii mówionej, w której nagrywamy wszystkich, którzy mogą nam opowiedzieć o zeszłych czasach w Mielcu, jeżeli chodzi o Mielec i powiat mielecki. Wychodzą z tego naprawdę niesamowite historie, niesamowite opowiadania. W tym momencie mamy już ponad 20 takich wywiadów nagranych. Chcemy na ich podstawie tworzyć kolejne takie filmy dokumentalne. Tutaj od razu zaapeluję. Przygotowujemy się w tym momencie do nakręcenia dwóch kolejnych dotyczących Stali Mielec i WSK Mielec.
Od razu powiem, jeżeli ktoś chciałby z nami się podzielić w tych dwóch tematach wszelkimi informacjami, zapraszamy serdecznie do Muzeum Historii Regionalnej, do Pałacyku Oborskich, gdzie bardzo chętnie posłuchamy, wysłuchamy i nagramy wspomnienia. Ile czasu potrwało? Tak naprawdę to było kilka miesięcy. Kilka miesięcy pracy najpierw nad zbieraniem materiału, prawda, czyli nad dotarciem do pewnych osób, które chciałyby się podzielić z nami pewną wiedzą na te tematy, właśnie ciężkie tematy wojenne. Później, prawda, no cała akcja, jeżeli chodzi o obróbkę wideo, pobieranie dodatkowych jakichś właśnie zdjęć lub innych materiałów wideo z różnych archiwów. Tak naprawdę tutaj głównie trzy takie duże źródła, oprócz naszych zbiorów, prawda, czyli naszych zbiorów Muzeum Regionalnego. Poszła jeszcze również baza Yad Vashem, tam też dużo fotografii, dużo materiałów oraz Polska Kronika Filmowa, też udało się kilka takich materiałów wideo stamtąd załatwić, więc to wszystko później montaż, więc tak jak mówię, około 3 miesięcy, być może trochę więcej nawet. Podstawowe pytanie o prawa autorskie, bo rzeczywiście tutaj widzimy różnych producentów, różnych właścicieli praw do obrazów. No, wiem, że tutaj to nie jest takie proste w tym momencie albo pobierać bilety, albo upublicznić na YouTubie, także... Właśnie o to chodzi, dlatego wszystkie materiały, które były użyte w tym filmie, są użyte na prawie cytatu, więc tak naprawdę nie można za nie pobierać żadnej opłaty, tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych można je wykorzystywać, tak jak zresztą robimy, czy w muzeum naszej wystawy, czy właśnie tutaj na tym pokazie specjalnym. Jest to tylko i wyłącznie cele edukacyjne, jeżeli chodzi o tego typu projekty. I pod jakim wrażeniem jest pan tej sali, która pękała w szwach? No powiem, że nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji. I to nie były szkoły zaproszone? Nie były szkoły zaproszone, to byli właśnie mielczanie zainteresowani tym tematem akurat. No dlatego brakło tych krzesełek w pewnym momencie, wiadomo. No ale dobrze, no bo to też, to jest sondowanie. Sondowanie przez nas, robienie pewnych działań na zasadzie właśnie sondowania tego, czego ludzie by chcieli, prawda? My jesteśmy głównie po to, żeby zrobić coś ciekawego dla ludzi, prawda? Kolejne nasze działania mają nam pokazać, w którą stronę my mamy iść, żeby jak najlepiej po prostu, żeby ludzie do nas przychodzili, żeby byli dumni z tego, że są Mielczanami, że tu mieszkają, że mają taką, a nie inną historię.